Siemaneczko, w 124 części Let's Play Gothic 2 Nostalgic Edition. Jesteśmy tutaj z powodów oczywiście urszaka, no i mieliśmy dwóch orków. Ciekawe, co tu się wydarzyło. Mam nadzieję, że urszak nie będzie wściekły. Skrotok! Ja wiem, że ty był, gdzie zabili Hoszpak. No właśnie. Duży błąd, obcy człowiek. Widzę, że zająłeś tu jego miejsce. Od początku mną manipulowałeś. Twoja pozycja wśród orków jest wyższa, niż skłonny byłeś przyznać. Teraz jesteś niczym więcej jak narzędziem w rękach zła. Obcy dobrze mówi. Urszak zna teraz tylko nienawiść i zemsta. Urszak zobaczył błąd, że zaufał człowiek. Urszak żałuje, że pomógł zły człowiek i mówił mu przyjaciel. Obcy, iść już z doliny i przez przełęcz. Urszak nie może zabić obcy. Honor szamana nie pozwala teraz zabić. Następnym razem będziemy wrogi. Ty już lepiej iść. Dużo niepotrzebnych słów. Ze strony mojej też, bez z tym tekstem, że cię od razu wykorzystał i zrobił narzędzie, no... Troszkę się rozpędziłeś, no. Hej, ty! Ty iść! Hej, ty! Ty iść! Kurde, no szkoda, że... Ale... Musiałem to pomijać, bo kompletnie tego wątku nie pamiętam. No ale szkoda, że to się tak skończyło. Ale sporo ekspa dostaliśmy z tego, no. Dobra. Ale bierzemy się za robotę, która jest wyznaczona na ten odcinek. Mianowicie za czytanie ksiąg po Koristo. To mi nie będzie potrzebne. Szlak Feniksa. Podobno jakaś niezła nagroda może być na końcu. Odpowiednik Chromaninów z jedynki. Burza nadciąga, wiem... O tym i nie jestem w stanie temu zaradzić. Sam kiedyś pomagałem osiągnąć jej moc i ławiłem się w jej blasku. Teraz jednak pakt z burzą przerodził się w pakt z diabłem, a dla mej duszy nie ma już ratunku. Ale ogień będzie trwał, musi trwać. Świadomość o nim odrodzi się jak Feniks z popiołów. Ten, kto zechce podążać śladem Feniksa, przeżyje zmartwychwstanie. Wiedzy o ogniu. Szlak Feniksa rozpoczyna się w najgłębszych zakątkach jego kolisty ostoi, zaś jego prochy pochowane są tam, gdzie zawarte zostały przymierze z burzą. Dobra. Nie ukrywam, że troszeczkę sobie posprawdzałem mniej więcej, gdzie mogą być te miejscóweczki. Skorzystamy z potki. Mam nadzieję, że będę mógł wykorzystać jakoś łzy, mimo że nie jestem magiem. Mam nadzieję. Linos oświeca wszystkich tych, którzy... dobra. Ciśniemy do pierwszej miejscóweczki. Gdzie to może być? Shiny tam sobie jakoś poradzi. A jeśli nie, no to... Nie no, poradzi sobie. Tak jest. Prochy Feniksa. Druga książeczka. Doprowadziłem do władzy dzieci burzy, a one zmiotły swoich prześladowców, ale ich okrucieństwo w niczym nie ustępowało okrucieństwu oprawców. Okradały, mordowały i zmuszały słabych do niegodziwej pracy. To, co niegdyś wydawało się nierozłączne, zostało rozerwane przez siłę burzy. W tym miejscu rozpoczyna się zryw mocy ognia, podobnie jak i zryw Feniksa. Zryw mocy ognia. W tym miejscu rozpoczyna się zryw mocy ognia. W tym miejscu rozpoczyna się zryw... Nie, czekajcie. To może być... Słyszę o tym po raz pierwszy. Tutaj na wieży, no. Myślałem, że będzie nas... Tak, jest, dobra, już się bałem, że nie. Dobra, pióro Feniksa. W ogóle cały czas nam się misja aktualizuje, nie? Dobra. Dzieci burzy stały się nowymi ciemiężcami, których pokrzepiła moc ognia. Nic nie jest w stanie ukryć się przed ich chciwością. Wkrótce niezadowoleni zebrali się i opuścili
azyl. Zostali porwani przez mądrość wody i wzięci pod jej opiekę. Tam, gdzie potęga wody opuszcza schronienie, znajdziesz falę Feniksa. To będzie chyba stare jezioro. Mhm, tak. Znaczy jezioro. Wyschnięty wodopój. Znaczy wodopój. Takie jeziorko było w tym zewnętrznym pierścieniu. Niedaleko bramy. Chaty Diego i tak dalej. To będzie prawdopodobnie tam. Mam nadzieję... Dobra, Shani sobie poradzi. Najwyżej się tepnie. Nie ma co panikować teraz. No właśnie. W ogóle tak, może zrobimy... nie chcę, żebyś gdzieś tam zginęła, więc tak jest bezpieczniej. Żeby ona po prostu od czasu do czasu się gdzieś tam tepnęła. Mam nadzieję, że dobrze kombinuję. Bo to jeziorko gdzieś... Czekajcie. Nie wiem, czy się nie rozpędziłem za bardzo. Dobrze. To było gdzieś tu, ale w ogóle tego nie do końca to widać, nie? Ta chatka jakoś, któraś tu chyba chatka nie pasuje. Dobra, fale Feniksa. Expik rośnie. Dlatego dzieci burzy zbudowały wokół siebie wysokie tamy, aby chronić się przed falami wody. Szukały swoich dawnych towarzyszy niedoli, a pozostałych bezlitośnie zapędziły dość ciężkiej pracy. Początkowo nieskazitelna burza sprawiedliwości zmieniała swoje oblicze i stała się gorsza niż to, co niegdyś zastąpiła. Wejdź na szczyt tamy i wypatruj fali wody. Być może wtedy dostrzeżesz tęsknotę Feniksa. Na szczyt tamy. Nie wiem, czy to nie będzie opcja z wieżą, żeby wejść na najwyższą wieżę tutaj w obozie, albo iść pod most. Na razie bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Nie chcę już o tym słuchać. W ogóle pisaliście mi, że jak ma się powyżej 120 zręczności, to bez problemu zawsze uda się to zrobić. Pytanie, czy chociaż tu ten klucz, musiałem go wytrzasnąć, bo tu będzie pomocna rzecz, jeśli będę chciał Torlofa przekonać. Ale ciekawe, czy można tak samo zrobić z tamtą wieżą, że tam ktoś ten klucz ma. To jest właśnie dobre pytanie. Okej, ale też tutaj nie wejdę na górę tędy, o dziwo. Nie chcę pociągać za dźwignię. W ogóle gościu się tym kompletnie nie przejmuje, że ja tu takie rzeczy robię. Jest całkowicie na wyjebce. Strzelimy sobie chyba potę jakąś, żeby troszeczkę przyspieszyć. To maszerowanie. Dobra, tędy pociśniemy. Ale to wydaje mi się, że to nie o tą wieżę chodzi. No, co oczywiście nie zaszkodzi sprawdzić. Kurde, będzie problemik. Jak się tam dostać, kuźwa? A nie... To trochę mi ulżyło, powiem szczerze. Troszkę mi ulżyło, że to jednak tutaj. Tamta wieża jest nie do zdobycia, kurde? Dobra, no w gruncie tutaj się udało to zdobyć. Tęsknota Feniksa. Piąta część. Najpierw ukryły się dzieci wody, które uciekły ze swojej ostoi. Szukały schronienia w ukrytych jaskiniach, ale wkrótce znalazły własny kąt, który schronił je przed gniewem burzy. Nie do wszystkich jaskiń można wejść bez kontaktu z wodą, ale to właśnie one często są najlepszym kryjówkami. Ognisty Feniks nienawidzi takich miejsc, ponieważ boi się płynącego żywiołu. Takie jaskinie są koszmarem Feniksa. Oczywiście tu mowa o magach wody i Li, najemnikach i tak dalej. Dobra, teraz musimy iść pod most. Możliwe, no tu są takie skałki do wchodzenia, to może i tutaj. Zaraz się wszystko okaże. Tak, nie.
Jakiś liścik tu dziwo jest, ale nie, pośpieszyłem się, bo tutaj też coś będzie do złowienia, ale jeszcze się pośpieszyłem troszeczkę. Co to jest za liścik? Czekajcie, też coś znaleźliśmy, spoko. Zawiodłem płom nadzieję na zatrzymanie Inubisa. Niech inne schroni wasze dusze. Kościach Iwan zrzemie jeszcze siła. Inubis jednak powstał z martwych. Szuka zemsty za wygnanie przez prastary zakon Palladynów. Towarzyszy mu wielu wyznawców. Jak wojownik pokroju Inubisa mógłby stać się tak zły? Nie, to chyba jest przy tej... przy farmie najemników ta kapliczka, nie? To chyba nie jest tutaj. To może być to. Tak. Mam już dość. Ukryłem się tutaj i strasznie długo, a bariera podobno upadła. Teraz raczej nikt nie będzie mnie szukał. Mam dość tej jaskini, całej tej cholernej doliny. Idę do domu. Ciekawe, czy mu się udało, nie? Dobra. Okej, okay. Dobrze kombinowałem z tym mostkiem, ale to nie do końca było pod mostkiem, tylko troszeczkę obok w jaskini, w której chyba nigdy, kurde, w życiu nie byłem. Nie wiem, czy ona została specjalnie zrobiona pod tego questa, czy ona tutaj już była wcześniej. Nie mam zielonego pojęcia, ale w ogóle tego miejsca nie kojarzę. Tu możemy wypłynąć tą, dobra, jaskinią, wodą, mniejsza. Mamy w każdym bądź razie sporo ziółek. Skórzany mieszek. No, bez i. Smoczego zębacza przemiana. Całkiem mocne zwierzę. Dobra, i mamy koszmar Feniksa. Co tym razem? O Jezus. Koszmar Feniksa, co to będzie? Krótko potem dziób burzy ponownie oderwał ciało od swojego boku, a ono już stało się dziećmi ducha. Ukrywały się w skalistych jaskiniach, zanim założyły własne legowisko pośród błota i robactwa. To były narodziny naszego własnego upadku, gdyż moc ducha zachwiała strukturą świata. Feniks wychowuje swoje młode w skalistym gnieździe na dużych wysokościach, tam gdzie nie ma ścieżek, pali się ogniste gniazdo Feniksa. No i tu mowa o jaskini Gilberta. Tam będzie kolejny ten, księga. A oczywiście to było nawiązanie do sekciarzy. Czyli kolejny rozłam. Czyli według tych notatek najemnicy byli pierwsi, potem była sekta. Okej. Okay. Gdzie? Gniazdo Feniksa. Coś tu się nowego pojawiło? Nie. Dobra. 400 ekspa. Tak mijały lata, a gniew burzy rywalizował z falami wody i dziećmi ducha. Ogień, który niegdyś tak gorliwie karmił burzę, stawał się coraz słabszy, a dziś płonie już tylko nieznacznie. Należy przedsięwziąć środki ostrożności, aby zachować wiedzę o ogniu. Kiedy dni Feniksa dobiegają końca, osiedla się na najwyższym miejscu swojego schronienia i czeka na nieuniknione. No i nie, no niestety musimy się dostać do tej wieży w jakiś sposób. Świetnie, jeszcze się tu zabiję. Nie mam kurwa pomysłu jak. Tam jest zamknięte. No ale nic, no tepniemy się najpierw do... tutaj. Okej, okay, powiem wam, że no to nie było takie hop siup. Trzeba mieć dwa klucze, z tego co zrozumiałem. Jeden już tam kiedyś znaleźliśmy w tych pokojach magnatów. On chyba był, jak wejdziemy po schodkach, po lewej. Nie ten, gdzie Torus, tylko tam, wiecie, w tym drugim lewo, nie? Dobra, będziemy tam, to pogadamy. I drugi klucz jest tutaj, kurwa. W tym pokoju, w którym chyba nigdy nie byliśmy. Nie wiem, olewałem to miejsce, bo stwierdziłem, że tutaj są pewnie zwykli strażnicy. Nie wiem, kto tutaj stacjonował w jedynce. Ale tu jest, kurwa, klucz. Nie mam zielonego pojęcia, kto tutaj w jedynce przebywał. Kuferek jest... A nie, bo to nie był zamknięty kuferek. Tu chyba... Nie, no, nie było mnie. Niemożliwe. No, węgiel, klucz. No, kuferek niby pusty. Cholera wie. Kurwa, może byłem, tylko to przegapiłem. Jest to możliwe. Dobra, albo to było tu, albo właśnie w tamtym pokoju kruka. Ale było coś takiego i to zrobiliśmy już dawno. No więc tutaj nie ma problemu. Dobra, gościu. Nie musisz mi.
chyba się nie zes... A, oczywiście, że się kurwa zabieraj zesra. Zabieraj się stąd! Dobra, bujaj się. I tak wiesz, co o tym sądzę. Nie ma... Po prostu zamkniemy ci to przed nosem. Dobra. Tadam! Powiem wam, że tu, kurde, jesteśmy na rewirach dziewiczych troszeczkę, także może będą tu jakieś fanciory. Cackał pewnie. No, chociaż w sumie trochę się spłukałem z kasy, więc może warto się pocackać z tymi zameczkami. Bo o, możemy się tu obłowić. Dobra, czyli całe szczęście wszystko jest ok, tak miało być. Już się troszkę zbagowałem. Już się troszeczkę bagowałem, że się będę bał. Szani, moja droga. Wszystkie te skrzyneczki będę otwierał. No okej, okay, potki też mogą być. Czekaj. No, żeby cię to nie blokowała ta pochodnia. Raz, dwa. Dobra. Okej, okay, no coś tam jest. Ruda, tu by się przydała ruda. Gdzie, kurwa, gdzie są oszczędności z rudy magnatów, do cholery jasnej. Ale to by było zbyt OP, jakbyśmy tu na przykład 700 bryłek rudy znaleźli, nie? Gdzie w jedynce, no to nie była jakaś, no to była spora suma, ale nie jakaś bająska. Tutaj byśmy kurwa zwariowali, jakbyśmy tyle rudy znaleźli. Dobra, dziękuję bardzo. Okej, okay, no coś tam jest, skóra cię, no to spoko. Coś tam zawsze kosztuje to, prawda? I tutaj mamy. Dobra, dziękuję bardzo. Co za pieruńska skrzynka. O Jezu, i najbiedniejsza z tych wszystkich jak na razie. Półeczki są puste, puste. Dobra, lecimy na górę. To będzie ostatnie piętro. Czy jeszcze wyżej się da? Chyba jeszcze może wyżej, kurde. Aha. Czyli tutaj też będzie pewnie skrzyneczek sporo. Znaczy z jednej strony super, z drugiej niekoniecznie. No, nawet szybko poszło. Kiepski długi miecz. 650? Coś tu jest chyba nie halo. Coś tu jest chyba nie halo. No nie, kurwa, może tyle kosztować. Dobra, okej. Dobra, dziękuję bardzo. No dobra, tutaj okej, okay, troszeczkę tego było. Zbierz to bez i nie świruj z tym wstawaniem. Teraz możesz wstać, dziękuję bardzo. Dobra, i ciśniemy dalej na górę. Teraz chyba będzie ostatnie. Nie, jeszcze będzie dach. Czy nie? Czy to już będzie? Nie, dobra, to już jest ostatnie piętro. No, to trochę większej ilości fantów się spodziewałem. No ale dobra, śmierć Feniksa. Dawaj mi tą książeczkę. Ósma. Struktura świata drżała. Najpierw powoli i słabo, potem coraz częściej i coraz gwałtowniej. Koniec jest bliski, jestem tego pewien. Ani burza, ani woda, ani duch tego nie widzą, ale ogień naprawdę. To musi trwać, zawsze tak było i zawsze będzie. Życie Feniksa to niekończący się cykl, zawsze wraca tam, skąd pochodzi. By znów powstać z popiołów i stworzyć nowe życie. No tam, wiadomo, tam skąd pochodzi, no to czyli chodzi oczywiście o miejscóweczkę magów. A co my tutaj mamy? Zmartwychwstanie Feniksa. 9 części tego było. 600 expa. Rozwiązałeś zagadkę Feniksa. Jesteś godzien dostąpić wiedzy o ogniu. Strzeż jej i nie dopuść do nadużyć. To ostatnia ostoja ognia wewnątrz bariery. Feniks powstał z popiołów, a moc ognia pławi się w nowym blasku. Taki jest cykl życia. Zawsze taki był i zawsze będzie. Okej. Okay. Deszcz ognia. I Feniks. Cóż to jest? I to zadanie mamy zakończone, tak? Udało mi się rozwiązać zagadkę Koristo. No troszeczkę expa nam wpadło. Szansa trafienia przeciwnika ognistą burzą. 5%. Ognista burza brzmi jak coś solidnego. Broń jednoręczna. Wymagana mana. Stówka. Chyba się łapiemy. Spokojnie. Spokojnie, dobra.
Kurwa, wygląda nieźle. Obrażenia 130. Czy to będzie lepsze od szponu? Bez pioruna? Oczywiście, że tak, ale z piorunem. Raczej nie. Raczej nie. Zasięg z 90. Tu jest zasięg stówka. To mnie trochę boli. Kurde, no nie wiem. Będę musiał to przetestować. No zobaczymy, ale wygląda kurde epicko. Dobra, ale na dzisiaj to tyle w tym odcinku. Pewnie wyszedł długi. Zobaczę, jak to zmontuję. Rozwiązaliśmy szlak Feniksa. W przyszłym ruszamy z kompletowaniem załogi, czyli wracamy do Corinis. Także trzymajcie się i... Na razie.